Dorota Szelongowska kilka lat temu dołączyła do show biznesu. Przez ten czas była prowadzącą wielu formatów telewizyjnych, których wraz z ekipą pomagała zmieniać mieszkania i domy tych, którzy tego potrzebowali. Widzowie ją uwielbiają, a producenci telewizyjni nie wyobrażają sobie ramówek bez niej. Teraz znów jest głośno o tym, co zrobiła. Udowodniła, że naprawdę nie jest obojętna na sytuację życiową innych. Dorota Szelongowska pomogła potrzebującej Julii. Szelongowska pomogła 18-letniej Julii, która cierpi na ciężką anyloplastyczną szpiku, wiąże się z tym m.in. osłabiona odporność oraz zagrażające życiu krwawienia, także wewnętrzne. Terapia nie jest w Polsce refundowana, dlatego rodzina mieszkanki Łodzi zorganizowała zbiórkę na jednej z popularnych stron. Trwa ona od marca, jednak przez długi czas brakowało ponad 20 tysięcy złotych. Z pomocą przyszła Dorota Szelongowska, której studio przekazało na leczenie Julii dokładnie 21 118 zł, dzięki czemu zebrano całą potrzebną sumę. Najwidoczniej historia Julii szczególnie poruszyła Dorotę Szelongowską. Sama zresztą niedawno przyznała, że jej córka ma wadę serca, przez którą jakiś czas temu była w szpitalu. Gwiazdy pomagają innym. Szelongowska to kolejna gwiazda, która wspiera potrzebujących. Sporo pieniędzy innym przekazują m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Sportowcy w zeszłym roku przekazali 1 000 000 euro na walkę z COVID-19, kwota ta trafiła do szpitala w Tychach. Oprócz tego wpłacili 500 tysięcy złotych na remont oddziału rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka. W walkę z koronawirusem włączyła się także Kasia Tusk, która przekazała 10% wartości każdego zamówienia w swoim sklepie na zbiórkę siepomaga.pl, która zbierała pieniądze na sprzęt szpitalny niezbędny do pracy podczas pandemii. Oczywiście to nie wszyscy, ale bardzo się cieszymy, że są osoby, które swoją popularność wykorzystują w dobrym celu.